do hope you continue on. Dobra, dobra, so dobra, dobra. The prize must be something grand. Okej, okej, wszystko rozumiemy. Czyli to ogarniemy sobie zaraz, a teraz myślę, że ważne jest pójść pomóc sobie. To jest chyba ten moment, gdzie się już nauczy tej awady, nie? Dobrze mówię. Świata. Okej, bo gdzie mi to okazało się? Kwestie? No, nagroda awada. No, no, no. Masz rację. O, nawet mam tutaj tom. No, dasz mi tu kliknąć? Dzięki. Oj, oj, oj. No, w sumie to trochę się cykam, co się może tam odpieprzyć. Zapiszę sobie może tutaj, żeby... Jakbym czegoś żałowała, to później sobie odpiszę, czy coś. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Dobra, nie ma teraz czasu na takie rzeczy. Co ty odpieprzasz, babo? Przychacz! Zdychaj. Jeszcze żyje. Już nie żyje. Dobra. Czekaj, ale ja idę tędy, a ja powinnam iść tędy. Źle popatrzyłam. Yes, omen. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, co tam jest? Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. No, ale poczekaj, Anka. Ej, ja też tu jestem. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Czekaj. Co ty pieprzysz? Ale on mnie nie prosił o żadne te... Poza tym... Jezu. Mowa była taka, że dokończymy sprawę z Anią i dopiero wtedy on zakończy raz na zawsze czarną magię. A sprawa z Anią nie jest jeszcze skończona, więc ja nie wiem, co on pieprzy, nie? Dobra, it's my będzie. Fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Ale też dziwię się, Sebastian, no bo... Sebastian must not be in his right o, mind. O, patrz. To jest dokładnie to samo, co było wczoraj. Czyli nie można wejść, bo wcześniej był ten... ta skałka, nie? Skończyliśmy gadać i ta skałka nagle się przemieściła. No. Także nie przewidziało mi się to. Wypraszam sobie. Pokonaj Inferi. To jest to samo miejsce? Nie gadaj, że to jest to samo miejsce. I ono nadal jest niepootwierane i tak dalej? Ty, jest pootwierane, czyli... Co? No dobra, no to ja tu nie zwiedzam, bo ja tu wszystko od początku do końca zebrałam. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Ty, ja nie trafiłam tą bombardą. Wydaje mi się, że nie trafiłam. Czemu tutaj są nagle te Inferiusy? Grupi Fetor. Taka muzyka, kurwa. Są te... Czekaj, bo ja... Nie, to chyba nie tędy powinno iść. Leviosa. Wydaje mi się, że tam da. Jaki on ma głos? Słyszałeś to? Leviosa.
There weren't this many in Fury before. And there's no sign of Sebastian. Ty tylko nie gadaj, że Sebastianowi się coś stanie. Mam nadzieję, że nie. Ty, one nie mogą tu wejść. O, ale ja mogę wejść do nich. Okej. Teraz przeczytam, bo się dużo dzieje. Co ich tak dużo tutaj? Serio? Posadzili trochę. No Jezu, odejdź ode mnie. No nie, jeszcze weszłam w dziurę. Co jest? Nie mogłam nic zrobić, bo weszłam w dziurę. Najgorzej. Hold on a moment. No, co się stało? I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she co? First kogo? Saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. No ta. Oczywiście, czyli ja zostaję sama. Super. Chociaż w sumie tak jesteś useless, więc... Jeszcze mów. Levioso. Może to i lepiej. O kurde. Ale zrobiły flipa totalnego, pa. Kurde, wszystko poszło dosłownie nie tak, jak powinno pójść. The Inferi. They're everywhere. No. Weźcie się tak właśnie w taką kupkę może zbierzcie, bo chciałabym was wszystkich tutaj pierdolnąć. O, chyba to nie wyjdzie. One się tepają. No dobra, chuj. Jezu, nie za dużo ich tutaj. No. No, co się stało z bombardą? Ty, wyparowała mi w powietrzu bombarda. Ała, nie zauważyłam chyba. O, tamten też wybuchł. Dobra, typie, nie staraj się nawet. Ty, no co jest? A, bo... Czekaj, bo z drugiej strony ja mam znaleźć Sebastiana, a nie bić się z nimi. Czy to ma jakieś znaczenie, że ja je tutaj zabijam w takim razie? Dawać czaszki. Znajdź Sebastiana. No tutaj wcześniej wzięliśmy ten relikt. Są eliksiry wigenowe, których mam i tak za dużo. Ja mam go znaleźć. Bombarda!
Revelio. Chyba ty, kurwo, gdzie ty jesteś? Tu jest wszystko pootwierane. Stamtąd przyszliśmy. Ale tu chyba nie byliśmy. No, tu nie byliśmy. O, jest i on. Że już czeka tam na mnie. No. No, dawaj tutaj, kurde. Muszę zacząć chodzić po twoich czaszkach. Nie opierdzielaj się. There's Sebastian. Jest i Sebastian z Inferiusami. Isn't this incredible? Dobra. Sebastian. I told you, the relic is the answer. No. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. So? What have the two of you done? Accio relic. Solomon, don't. The relic. Zepsuł go. You'll pay for this. Kurwa, co się dzieje? Czemu ja mam się z wujkiem bić? Biedny wujek. Nie chcę go bić. Teraz zwierzam w zasięgu. Może najpierw te. Najpierw Inferiusy, co? Nie wiem, ja go muszę zabić, naprawdę? Ja bym nie chciała, żeby mi się coś stało. Spierdol, no ale przecież... Przecież on jest... Znaczy, on jest głupi, denerwujący, ale... Jezu, ile tu się dzieje? Za dużo! Czy one się ciągle spełnią? One się chyba ciągle spełnią. Dobra. No, to chyba nie ważne. Au. Au. Czy ty możesz przestać? No przestań mnie bić! Tym śmierdzącym kurde! Nie mogę! Ty, przez ścianę przeleciał gdzieś. Dobra, nieważne. Co? Za to... A, zrobiłam challenge. A, tam te challenge. Ja już nawet na nie nie patrzę, tak szczerze. No, kurde, deportował mi się. I on jest tutaj. Jak? Za dużo ich tutaj! Nie mogę się ruszyć! Gdzie on jest? Boże! No nie! Za dużo ich! Mamo, pomocy! Now you've gone too far.
czy Seba może mi pomóc w jakikolwiek sposób, czy on jest jakiś upośledzony, bo ja nie wiem. Co on robi? Ja mu do medlu nie zadaję. No daj mi zrobić! Głodna jestem. Umrę tu zaraz i tak to... Nie! Nie! Daj mi stąd wyjść! Co za rozpieprz tu się dzieje? Totalny rozpieprz! Gdzie on jest? Nie widzę go. Tu jest. Nie żyje. To trzeba... olej. O kurwa. A on już nie powinien żyć, nie? Nie mów, że będzie miał jakieś ostatnie słowa do powiedzenia. On wie, że przesadzi. Dobrze wie o tym. Kurde, no... Ja powiem szczerze... Ja na początku mu uwierzyłam. What have you done? To znaczy Sebastianowi uwierzyłam, że on naprawdę ma dobre intencje, nie? I że to nie jest tak, że... I can't let him leave. Sebastian, wait. Kurde, no nawet nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Strasznie ciężki jest ten quest. Ja myślałam, że to Ominous był osobą, która przesadzała, nie? Że była zbyt... No nie wiem. No... Wujek, no to też nie był jakąś super dobrą osobą, ale z drugiej strony byłem Aurorem, więc no... Jego śmierć to na pewno też nie jest żadna... What is it? No co o co chodzi? No kurwa! Debilu, zabiłeś własnego wujka! Pytasz o co Why chodzi? Why wouldn't you stop? I was calling after you! Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. No to co? No właśnie. Gdybyś nie umiał, no to co? Co by się stało? You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. W sumie dokładnie ta sama sytuacja była... I can't stay here. I need to find Ominous.
Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? To samo, ta sama sytuacja była wtedy, kiedy Goblin zaatakował Anię. I on wtedy użył nie Krucja, tylko tego drugiego. Nie pamiętam, jak on się tam nazywał. I to też już wtedy było za dużo. A nie, ty, on chyba Awady wtedy użył. Czy nie? Czy Imperiusa? A nie pamiętam, co on użył. Użył któregoś z tych zaklęć niewybaczalnych. I sytuacja była dokładnie ta sama. On mógł zrobić cokolwiek innego. Odepchnąć go, dać na niego lewioso, cokolwiek. Tak, chyba tak było, no. A stwierdził, że użyje Imperiusa i mówił, że to nie jest jego wina, że kazali mu tak jakby, nie? No nie, no to trochę... Po prostu odkleiło go już, no. Dobra, idźmy na główny ten... A, chyba, że jedzonko, bo mówili, że jedzonko idzie, nie? Więc może malutka przerwa w takim razie. Może nie będę zaczynać takiej misji. Dobra, wrócę się w takim razie tutaj. W drodze jest, no. To na spokojnie. Zjem sobie i wtedy pójdę. Więc najpierw zrobię jakieś tam poboczne. Ale kuźwa, no. Bolesne to było. Bardzo. Bardzo nieprzyjemna misja. Bardzo smutna. Totalnie uważam, że pomimo bycia chujem, Salomon nie zasługiwał na to, co go spotkało. Alohomora. No było tu. O, jest. Wesoła muzyczka Hogsmeade. No, dokładnie. Takie tam. Przed chwilą zabiliśmy wojaczka, a teraz bawmy się. A to... Coś tu jeszcze jest? Na górę można iść. To jak całe te Hogsmeade też jest naprawdę super zrobione. O, jak te domki. Każdy w ogóle z tych domków jest inny. Inaczej umeblowany. To jest w ogóle super. How's my favorite test flyer? Dobra, czyli co? Adi mówił, że trzeba wszystkie miotły kupić. Tak? Dobra, kupuję wszystkie. Nie wykorzystałem tego. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że oni powiedzieli wprost, że nie myślą o żadnym DLC ani nic. Przecież to jest niemożliwe, żeby tak wielki świat zostawić bez niczego. Popieprzyło ich. Dzień dobry, udało mi się pobić rekord. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yes. yet. It flew beautifully, incredibly no, nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching jak sobie pomyślę o jej, który nie chce zrobić kolejnej Alicji, to aż mnie ściska w środku, nie? Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Final upgrade. Okay. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an owl when I'm finished. Kafel tam Thank tle. You again for your help. Is nic. Couldn't have done this without you. Jak się ten trzeci nazywał? Huczek. Huczek. Dobra. Czyli to mamy z głowy. A to jest odszukaj posąg jednookiej czarownicy. Nie do końca wiem już akurat o czym to jest i kto mnie o to poprosił, no ale
ale idziemy, nie? O, tu sobie idziemy. Jeśli mam być szczera, to ja mam wrażenie, że takie gry właśnie, jak jakaś Alicja czy Hogwarts, to są gry, które... Rebellion. Do których ludzie mają ogromną wartość sentymentalną, nie? Aż może i za dużą. To jest tak, że na przykład jakby, nie wiem, jakaś FIFA nie powstała, no to ludzie by się tym aż tak nie przejęli, jak ten... Skryptorium? To było Skryptorium. A to chyba nie tu mam iść, tak to się... Posąg jednooki. Jak to fajnie wygląda! O ja! Patrz! Jaki encounter, duchy sobie permierkę odpierdzielają. Ale super. Wydaje mi się, że ten posąg musi być gdzieś tutaj. Nie dokończyłam chyba mojego tematu. Mianowicie tego, że mam właśnie ogromne wrażenie, że jak są takie gry typu Alicja, czy jakieś Hogwarts, czy inne takie, to ludzie są do nich o wiele bardziej przywiązani emocjonalnie. I jak usłyszą właśnie, że nie będzie kontynuacji, no to to już jest naprawdę straszna rzecz, nie? Dla mnie na przykład Alicja to jest po prostu no, coś pięknego, nie? Ja uwielbiam Alicję i jak sobie pomyślę, że już nie będzie żadnej innej, no to jest mi strasznie smutno, nie? A nikt by się tak nie zasmucił właśnie na jakąś FIFę, na nie wiem, co tam inne jeszcze co wychodzi, Call of Duty co roku, kuźwa. Rebellion. Dobrze słyszałam? O nio. Dobra, to ja zapisuję i idę do ciebie.